komina do komina wiatr hula, deszcz zacina. Taka gmina, taka gmina. Jest coś takiego jak zimowa handra? Proszę mi nie pytać, bo ja nie jestem w nastroju. Handrę mam zwłaszcza rano, jak zaczynam pracę o 4 rano. Jak sobie radzić z taką przygnębiającą aurą? Jest na to jakiś sposób? W sumie to nie wiem. Ja polecam, szczerze mówiąc, spacery zimowe, wejść do knajpki na ciepłą herbatkę, ciasteczko, poprawić sobie humor. No trzeba parę razy na cebulkę się ubrać i damy sobie radę. No. Ja nie mam zimowej handry, powiem tak. Nie zawsze... Jak pani to robi, że pani nie ma? Staram się nie mieć. Po prostu z uśmiechem wstaję rano. Nie martwię się, sobie myślę, że się nie będę niczym martwić, chociaż wiadomo, wszystkich dotykają jakieś tam problemy. Myślę, że jest dobrze, bo koleżanki na przykład z pracy mówią, że ja mam tyle energii w sobie, że po prostu sama tą energię dobrą przesyłam do nich. Witaminy, warzywa, owoce trzeba jeść i człowiek wtedy ma spanie dobre i przecież i dobrze się czuje. Zdrowe jedzenie jest podstawą. Nie no, trzeba mieć po prostu wesołość wrodzoną. Nie gniewać się na nikogo, nie narzekać, bo same problemy przychodzą same od siebie, prawda? No i trzeba moim zdaniem no, troszeczkę więcej wiary, że będzie lepiej. Na pewno dużo optymizmu potrzeba w życiu, w ogóle. A jak wykrzesać ten optymizm? Jak wykrzesać? Spotkania z ludźmi, z bliskimi, z rodziną, na pewno w ten sposób. Taki klimat tutaj jest, prawda? Nie mamy innego wyjścia. No co, nie stać nas za bardzo, żeby jechać na Hawaje, do słonecznych krajów. No to trzeba żyć tym, co się ma, no i cieszyć się to, co się ma, zdrowiem i tak dalej, prawda? Pracą. Od komina do komina wiatr hula, deszcz zacina. Taka gmina, taka gmina.